Roxy Gąska od rozstania z Jackiem Rozenkiem nie pojawiała się w mediach. Ciężko było znaleźć jej zdjęcie z premier czy wydarzeń, na których wcześniej pojawiałaby się w towarzystwie ukochanego. Dziś jednak w sieci pojawiła się jej nowa fotografia, widać na niej, że Roxy zdecydowała się na wprowadzenie ogromnej zmiany w swoim wyglądzie, rezygnując z charakterystycznego koloru włosów. Roxy Gąska dała się poznać wszystkim Polakom, jako partnerka Jacka Rozenka. Swojego czasu skupiali na sobie wiele uwagi medialnej. Chociaż para niezwykle rzadko pojawiała się publicznie, kiedy już razem znaleźli się pod okiem uważnych fotoreporterów, wszyscy w sieci dyskutowali tylko o ich związku. Jacek Rozenek i Roxy Gąska, najgorętsza para ostatnich lat. Jacek Rozenek i Roxy Gąska w 2018 roku zdecydowali się na wspólny wywiad i sesję okładkową dla Gali, by rozwiać wszelkie plotki, które pojawiały się na temat ich związku. Z magazynu można było się dowiedzieć, że poznali się dzięki wspólnym znajomym. Z całkowitą szczerością mówili, że nie przeszkadza im ponad 20-letnia różnica wieku. To było spotkanie dwojga ludzi może w różnych momentach życia, ale z podobnym do niego nastawieniem. Roxana była po rozstaniu po 4 latach relacji, ja też od kilku miesięcy byłem singlem. Nasze poprzednie związki traktowaliśmy poważnie. Ale to nie było to. Teraz też budujemy poważny związek. Jest pięknie. Choć spotykamy się z hejtem ze strony ludzi, którzy nas nie znają, mówił wtedy Rozenek. Ich szczęście nie trwało długo. Wkrótce po udzieleniu wywiadu, para zdecydowała się rozstać. Roxy Gąska nie zostawiła jednak byłego partnera, gdy ten znalazł się w szpitalu. Gąska była przy nim cały czas, kiedy okazało się, że Rozenek przeszedł 2 udary. Roxy Gąska przeszła niesamowitą metamorfozę w mediach społecznościowych. Wiele jest zdjęć Roxy z przeszłości. Widać na nich, jak bardzo się zmieniła. Wiele internautów zarzucało jej nawet korzystanie z zabiegów upiększających. Celebrytka jednak nigdy się do nich nie przyznała. Dziś na jej koncie pojawiło się kolejne zdjęcie, które wywołało niemałe zamieszanie. Kobieta przeszła przez prawdziwy koszmar. Rodzina sprzedała ją, aby spłacić dług. Roxy Gąska zrezygnowała z charakterystycznego dla niej tlenionego odcienia blond. Tym razem podczas wizyty u fryzjera podjęła decyzję, by odmienić swój wygląd. Dziś jej włosy wyglądają naturalnie i w chłodnym odcieniu z dodatkowymi pasemkami. Na zdjęciu poniżej widać, jaki efekt udało się osiągnąć. Trzeba przyznać, że metamorfoza może zachwycać. Plejada.